Cześć, z tej strony Kushi. Dzisiaj w nocy niespodziewanie pojawił się nowy update. Ten update, który był już zapowiadany od jakiegoś czasu, czyli update wprowadzający Buddy Pokémon. Buddy, czyli taki powiedzmy przyjaciel albo koleżka. Chodzi o to, że możemy wybrać jednego Pokémona, który będzie chodził razem z nami, obok naszej postaci. I za każdy przejśnięty dystans razem z tym Pokémonem będziemy otrzymywać bonusy. Na ten moment potwierdzone jest jedynie otrzymywanie cukierków danego gatunku Pokémona. Zachodzenie z nim, dystans jaki trzeba przejść, żeby otrzymać cukierki, zależy od rodzaju Pokemona. Przede wszystkim od tego, z jakiego jajka on się wykluwa. No, musiałem na chwilę przerwać nagrywanie, żeby nie przeszkadzać ludziom, którzy idą właśnie do kościoła, bo jest 11 w niedzielę. Ale wracając do tego, o czym mówiłem, dystans zależy od rodzaju Pokemona. Wkleję w opisie filmiku całą tabelkę, który Pokemon, ile kilometrów potrzebuje, żeby otrzymać bonus. I w opisie filmiku będzie też link do ściągnięcia najnowszej aktualizacji, bo nie wszyscy jeszcze mają możliwość zaktualizowania gry na sklepie Play. Kiedy już będziecie mieli zainstalowaną najnowszą aktualizację, wystarczy wejść w swoją postać i tam w tym menu, gdzie jest kustomizacja, pojawi się nowa ikonka Buddy. Trzeba ją oczywiście kliknąć i wybrać tego Pokemona, z którym chcecie chodzić. Głupio to zabrzmiało, którego chcecie mieć jako swojego towarzysza. Ja ustawiłem sobie Charmandera. I teraz muszę przejść 3 km, żeby zobaczyć, co dokładnie się stanie. Upewniłem się, że na ten moment mam 17 Charmander Candy. Zobaczymy, ile będę miał po przejściu tych 3 km. Zobaczcie, że teraz przy Pokemonie, który jest ustawiony jako Buddy, jest taka śmieszna ikonka z dwiema buźkami. Mam też, sprawdziłem sobie też, ile mam kilometrów na jajku, żebym wiedział dokładnie, kiedy przejdę 3 km. O, to jakieś psy na mnie czekają, dobra. Ale w sumie nawet niepotrzebnie sprawdzałem ten dystans na jajku, bo po ustawieniu Buddy Pokemona pojawia się taka mała ikonka tego Pokemona obok awatara naszej postaci. I wokół tej ikonki jest pasek, który informuje nas, ile jeszcze dystansu zostało do przejścia. Przeszedłem właśnie cały ten dystans, który widać za moimi plecami, aż po horyzont. I na Buddy Pokemonie nie nabiło mi się kompletnie nic, a na jajku tylko 100 metrów. Resetuję grę i walczę dalej. Po zresetowaniu gry dodało mi się od razu hurtowo 800 metrów, także od razu jednocześnie wykluło mi się moje 5-kilometrowe jajko oraz dostałem dosłownie jednego cukierka za przejście 3 km z moim Charmanderem. No i dostałem 500 expa, ale to 500 expa było za jajko oczywiście, co oznacza, że za przejście dystansu z Buddy Pokemonem nie dostajemy żadnego expa, po prostu tylko i wyłącznie jednego cukierka. Usiadłbym sobie i trochę odpoczął, ale nie ma tu za bardzo ławek, także może powiem wam idąc, co sądzę o tym nowym update'cie. Powiedzmy tak, wszyscy spodziewali się czegoś lepszego, wszyscy spodziewali się jakiegoś większego update'u, jakiejś większej zmiany, jakiejś większej nowej funkcjonalności. Buddy Pokémon no jest fajnym takim dodatkiem. Tak sobie myślę, że tak naprawdę jeden cukierek za 3 km, które przeszliśmy, to nie jest znowu aż tak mało. Gdybym miał funkcję Buddy Pokémona od początku, kiedy gram w Pokémon Go, czyli od 2 miesięcy, to od kiedy zacząłem grać w tę grę przeszedłem już ponad 300 km. Czyli miałbym 100 Charmander Candy, gdybym od początku chodził razem z Charmanderem. Praktycznie mógłbym go już ewoluować w Charizarda. Ale wiecie co, wydaje mi się, że funkcjonalność Buddy Pokémon została nie tyle wymyślona po to, żeby wspomagać ewoluowanie swoich Pokémonów, co bardziej po to, żeby mieć po prostu candy do power-upów. Jeżeli znajdziemy jakiegoś Pokémona, który jest rzadki w naszej okolicy, a chcemy power-upować tego Pokémona, to pamiętajcie, że po prostu do power-upa potrzeba nie tylko Stardusta, ale również Candy. I myślę, że w takich sytuacjach funkcja Buddy Pokémon bardzo się przydaje. Jestem ciekaw, co wy sądzicie o najnowszym update'cie. Napiszcie koniecznie w komentarzach, którego Pokémona wy wybraliście jako swojego Buddy Pokémona. Ja wygląda na to, że będę chodził dalej z Charmanderem tak długo, aż będę miał dość Candy, żeby ewoluować go w Charizarda, bo ten mój Charmander ma naprawdę dobre IV, a bardzo brakuje mi tych cukierków do ewolucji. Także to by było na tyle w tym robionym na szybko, spontanicznym odcinku, którego w ogóle nie planowałem, ale tak jak już mówiłem na początku, niespodziewanie w nocy pojawił się update, bo oczywiście jak zwykle Niantic robi wszystko niespodziewanie. Z mojej strony to tyle. Pamiętajcie o łapce w górze, subskrybowaniu kanału. Widzimy się w kolejnym filmiku na moim kanale. Jak zwykle dzięki za oglądanie. Na razie, cześć!